Mamy takie zadanie. Wielomiany kwadratowe m kwadrat minus 4m odjąć 45 i 6m kwadrat odjąć 150 mają wspólny czynnik, który jest dwumianem. Jaki dwumian jest ich wspólnym czynnikiem? Jak zwykle zachęcam cię, wciśnij pauzę i spróbuj najpierw samodzielnie to rozwiązać, zanim moje rozwiązanie obejrzysz. A ja zacznę tutaj od tego, że rozłożę każdy z tych wielomianów na czynniki, każdy oddzielnie i potem popatrzę, czy mają jakiś wspólny czynnik. Jeżeli tak, to jaki? No więc zajmę się najpierw tym pierwszym wielomianem. Może sobie go tutaj przepiszę: m kwadrat odjąć 4 m odjąć 45. Mam go rozłożyć na czynniki. No to jak mam wielomian kwadratowy, no to on może się rozkładać na czynniki, które są dwumianami takimi wielomianami pierwszego rzędu. Tutaj mamy współczynnik przy m kwadrat równy 1, czyli tutaj na pewno będzie m i m. No i tutaj jakieś liczby. Dodać a, dodać b. No i teraz z filmów o tym, jak się szuka takiego rozkładu, jeżeli nie znasz tych filmów, nie umiesz szukać tego rozkładu, to zachęcam cię do ich obejrzenia. Wiemy, że suma tych liczb a i b... Jak to wymnożymy i porównamy z tym, co tutaj mamy, to się okaże, że ta suma musi być równa temu współczynnikowi przy m, czyli minus 4. Natomiast iloczyn A pomnożone przez B to musi być ten współczynnik wolny tutaj, czyli minus 45. No i teraz trzeba odgadnąć, jakie to liczby, które pomnożone dadzą minus 45, a w sumie dają minus 4. Skoro ich iloczyn jest ujemny, no to wiemy, że te liczby są przeciwnych znaków. Jedna musi być dodatnia, druga ujemna. A ponieważ suma jest ujemna, no to widzimy, że ta liczba ujemna to jest ta, która ma większą wartość bezwzględną, bo po dodaniu jeszcze tej dodatniej liczby wynik nadal pozostaje ujemny. No to zastanówmy się teraz, jak można minus 45 rozłożyć na czynniki. No najbardziej rzeczywisty przykład to jest wziąć 1 i minus 45. No wiemy, że ta większa co do wartości bezwzględnej liczba musi być ujemna, no ale taki rozkład nie jest dobry, bo 1 odjąć 45 to nie jest minus 4. No to spróbujmy 3 i minus 15. To będzie minus 45, ale w sumie to też nie da minus 4. Ale jak weźmiemy minus 9 pomnożone przez 5, czyli może napiszę to: jak weźmiemy 5 pomnożone przez minus 9, to to jest interesujące, bo 5 razy minus 9 to jest oczywiście minus 45, bo biorę tutaj rozkłady 45 na czynniki, ale zauważmy, że 5 dodać minus 9 to jest tyle co trzeba, bo to wychodzi minus 4. Czyli widzimy, że ten poszukiwany rozkład to jest rozkład w postaci m dodać a, czyli dodać 5 razy m. No i tutaj mogłem napisać dodać minus 9, no to, no to mogę po prostu napisać odjąć 9 razy m odjąć 9. Więc to jest rozkład tego pierwszego na czynniki. No a teraz zajmijmy się tym drugim wielomianem. 6m kwadrat odjąć 150. Pierwsza rzecz, jaką tutaj zrobię, to spróbuję szóstkę wyciągnąć przed nawias, żeby tutaj sobie trochę uprościć. Czyli teraz napiszę tutaj 6 razy co, żeby dostać 150? No, 6 razy 25 daje 150. 6 razy 25 to jest 150. No i napisałem to po to, żeby móc teraz tę szóstkę wyciągnąć przed nawias. Czyli napisać, że to jest 6 razy z tego pierwszego składnika mamy m kwadrat, a z drugiego mamy minus 25. No i teraz widzimy, że to wyrażenie w nawiasie jest różnicą kwadratów, bo 25 to jest 5 do kwadratu. No a wiemy, jak rozłożyć na czynniki różnicę kwadratów, bo już w wielu filmach to pokazywałem, że to będzie po prostu iloczyn sumy m plus 5. Razy różnica m odjąć 5. No więc tutaj mamy rozkład na czynniki tego drugiego wielomianu. No i teraz mogę popatrzeć, czy istnieje tutaj wspólny czynnik, który jest dwumianem. No i widzę, że jest. To jest ten czynnik m plus 5. On występuje tutaj i występuje tutaj. Czyli rzeczywiście te dwa wielomiany mają wspólny czynnik, i odpowiedzią tutaj będzie m dodać 5. To musimy wpisać w polu odpowiedzi.